Anna Mucha świadkiem wypadku Pink. Nagrała gwiazdę w sytuacji, w której żadna kobieta nie chciałby się znaleźć. Anna Mucha nagrała wypadek Pink na koncercie w Warszawie. Gwiazda wideo udostępniła na Instagramie. Co wydarzyło się podczas wielkiego show piosenkarki? Anna Mucha z córką na koncercie Pink. 16 lipca Pink zagrała koncert w Warszawie na Stadionie Narodowym, na którym pojawiły się tłumy jej fanów. Wśród ponad 40-tysięcznej publiczności nie zabrakło gwiazd, w tym Anny Muchy, która na spektakularne show zabrała córkę. Gwiazda cały koncert podsumowała jednym słowem. Napisała tylko: zaje gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka cię. Była też pod wrażeniem Margaret, która zagrała jako support artystki. Anna Mucha nagrała wypadek Pink na koncercie w Warszawie. Pink w trakcie najnowszej trasy śpiewa swoje wielkie przeboje, którym towarzyszy show na miarę największych światowych sław. Podczas wykonywania jednej z piosenek doszło do wypadku, który Mucha nagrała. Filmik udostępniła w social mediach. Co takiego wydarzyło się na scenie? Pink na kilka sekund musiała przerwać widowisko. Poinformowała publiczność, że złamała obcas w brokatowym bucie. Żeby szybko kontynuować występ, postanowiła zrzucić oba buty i śpiewać w samych skarpetkach. Znalazła się w sytuacji, w jaką żadna kobieta nie chciałaby się zmierzyć. Mucha stwierdziła, że popisy Pink były na tyle świetne, że aż buty lecą, napisała. Gdzie spała Pink w Warszawie? Po zakończeniu koncertu Pink pojechała do jednego z najbardziej luksusowych hoteli w Warszawie. Gwiazda spędziła noc z niedzieli na poniedziałek w pięćgwiazdkowym Interkontynentalu, który znajduje się w centrum miasta. Za dobę w apartamencie, w którym się zatrzymała, trzeba zapłacić nawet do 5000 złotych.